Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Wiecie co, dzisiaj wychodzę z takim tematem, który jest jak zawsze bardzo istotny i za mało się o tym dyskutuje. Jest takie pytanie, które zadaję każdej osobie, z którą rozmawiam na konsultacji. Każdej osobie, która się do mnie odezwie, poprosi o taką konsultację. I tym pytaniem jest, czego pragniesz dla siebie? Na co chcesz sobie pozwalać? Czego chcesz? I jest naprawdę bardzo niewiele osób, które dokładnie wiedzą, czego chcą. I co więcej, te osoby, które nie wiedzą, czego chcą, bądź nie wiedzą, jak odpowiedzieć na to pytanie, czują się winne, że nie wiedzą. Chciałabym wyklarować ten temat. Chciałabym powiedzieć, w pierwszym rzędzie najważniejsze jest to, żebyście wiedzieli, że jeżeli nie wiecie, czego chcecie na tym etapie, w tym momencie, to jest całkowicie ok. Jeżeli jesteś na etapie w swoim życiu, gdzie coś się krystalizuje, coś się kończy, coś innego ma się zacząć, a ty nie do końca wiesz, czego pragniesz, nie wiesz, co robić, nie wiesz, jak to nazwać, wiesz tylko, czego nie chcesz, wiesz tylko, że coś ci tam nie służy, to jest też ok. Wiedzieć, że jest coś, czego nie chcesz, że jest coś, czego nie chcesz powtarzać, nie chcesz doświadczać, jest już pierwszym takim ważnym krokiem do tego, żeby wykrystalizować to, czego chcesz, czego pragniesz. Jeżeli tak naprawdę nie wiesz do końca, co chcesz czuć, co chcesz powielać, co chcesz doświadczać, jaką osobą chcesz być, jak chcesz być zapamiętany czy zapamiętana, to jest całkowicie ok. Mamy prawo szukać i mamy prawo popełniać błędy i mamy prawo, a wręcz przywilej w moim odczuciu, moralny przywilej, z tych błędów wyciągać lekcję i wartość. Bo czym są błędy, jeśli nie właśnie lekcjami? Będziemy je powtarzać tak długo, aż nie będziemy musieli ich powtarzać i lekcja będzie wyciągnięta. Tym są schematy. Chciałabym jednak dać taką wskazówkę, którą często daję ludziom, którzy już są na pewnym etapie swojego rozwoju, już wiedzą, czego nie chcą, wiedzą mniej więcej, jak chcą się czuć. Często powtarzają, może też jesteś taką osobą, że chcą się czuć szczęśliwi, chcą czuć się spełnieni, chcą wiedzieć, że ich życie ma znaczenie, że ma sens, że coś po sobie przekazują. Wiedzą, że chcą na przykład wzrastać w określonym kierunku, nie wiedzą jeszcze dokładnie co. Wiedzą, jakie umiejętności chcieliby posiąść, jakich jakości nabrać, jakie wartości w sobie wzbudzić. Mniej więcej już to wiedzą, jeszcze nie dokładnie. Ale jeżeli gdzieś się plasujesz na tym etapie, to wideo jest dla Ciebie. Bo często takim ludziom zadaję pytanie, które mi zadano na etapie, w którym zastanawiałam się, co zrobić z tymi rzeczami, które już umiem, z tymi doświadczeniami, które mam, jak przekazać to dalej, jak budować moją karierę, bo byłam na takim rozdrożu, tak jak większość tych ludzi, z którymi pracuję. I to rozdroże często objawiało się w różnych kategoriach życia, bo to nie tylko kwestia kariery albo samego związku, czy tej danej rzeczy, z którą się mierzysz. Gwarantuję, że to objawia się też w innych rejonach Twojego życia. W finansach, w duchowości, w relacjach, w karierze, w tym, jak traktujesz swoje ciało, w kondycji Twojego ciała, w odczuciach, w Twoich emocjach, w Twoich aspiracjach, priorytetach. Te wszystkie elementy składające się całościowo na życie są infekowane tym danym aspektem, który w tym momencie się dzieje, mniej lub bardziej. Powiedz mi, jak robisz jedną rzecz, a powiem Ci, jak robisz wszystko. Brzmiały kiedyś artykuły w Bravo Girl, ale coś w nich było, coś w nich faktycznie było bardzo ciekawego. I przejdę teraz do tego pytania, do tej rozkminy filozoficzno-egzystencjalnej, która jest taka bardzo istotna, a której nie ma ani w domach, ani w szkołach, ani w edukacji wyższej. Bardzo nad tym ubolewam. I przejdę do rzeczy. Jeżeli jesteś na takim rozdrożu i dajmy na to, szukasz dla siebie drogi w karierze, co dokładnie robić, ile chcesz zarabiać. I mniej więcej te cele już są gdzieś określone. Już masz jakieś marzenia. Już wiesz, w którym kierunku mniej więcej iść. To spytaj się siebie, co mogłam lub mogłem robić, gdy byłem dzieciakiem, mniej więcej mając jakieś 6 do 14 lat,
I robiłam, czy robiłem to godzinami, sprawiało mi to taką dziką, fajną przyjemność. I mogłam to robić po prostu bez przerwy, codziennie nawet, zatracając się w tym. I robiąc to, nie miałam poczucia, że tracę czas. Po prostu to było to coś. I teraz uwaga, odpowiedzi mogą być bardzo różne. Podam przykład swój własny, gdy moja biznesowa coach się mnie spytała o tę rzecz. To byłam wówczas na takim etapie, że byłam przekonana, że najlepiej będzie, jeżeli będę pomagać ludziom, którzy mieli problemy z narkotykami, którzy są po depresjach, którzy przechodzą naprawdę ciężkie egzystencjalne chwile. I nie wiedziałam dokładnie, z kim miałabym pracować, ale wiedziałam, że te problemy pociągają mnie najbardziej. Takie właśnie związane z uzależnieniami, z okropną bezsennością na przykład, z napadami paniki. Dlaczego? Dlatego, że sama to przechodziłam. Że to były moje problemy i ja z nich wyszłam. I czułam, że mogę pomóc ludziom właśnie w tym. Więc rzeczywiście na początku pracowałam z klientami takiego rodzaju. Z nadwagą, z depresjami, z problemami narkotykowymi, z bezsennościami, z trudnymi sytuacjami rodzinnymi. I nie wiedziałam dlaczego, ale potwornie ciężko mi było pomagać tym ludziom. Naprawdę mi bardzo zależało, żeby im pomóc, ale to po prostu drenowało mnie z energii. Czułam, że bardziej chcę ja niż oni tej pomocy. I pytałam się mojej coach, co ja robię nie tak. I ona mi wtedy powiedziała, że prawdopodobnie mówię nie do tych osób, które są gotowe na mnie. Jak ja miałam to zrozumieć, oczywiście. Ona się mnie wtedy spytała, co najbardziej lubiłaś robić? Tak między 6, może 8, a 14 rokiem życia. Mogłaś się w tym zatracać dosłownie. I ja onieśmielona powiedziałam jej, że pisać. Odkąd nauczyłam się pisać, to pisałam pamiętniki i mogłam pisać godzinami. Po prostu pisanie to jest taki mój. To był taki mój sposób. Taki siedziałam po prostu godzinami, mogłam pisać. I ona kiwa głową i mówi, okej, co jeszcze? No to ja mówię, no wiesz, muzyki słuchałam, lubiłam słuchać muzyki. Mogłam godzinami słuchać muzyki, oglądać MTV i szczerze mówiąc, gapić się w lustro. I to były moje takie rzeczy, które robiłam godzinami i czułam, że na nie czasu nie tracę, że to po prostu bardzo lubię. I ona mówi, no okej, dobrze, i tu jest to coś, ten twój talent, który będziesz mogła oddać dalej. Ja myślałam, że popukam się po czole i te kwoty, które wydałam na ten coaching, myślę sobie, Boże, czy to w ogóle ma sens? Nikt mi nie zapłaci za to, że piszę pamiętnik, gapię się w lustro albo oglądam MTV. Hello! Ale ona pokierowała mnie dalej i może moja historia też będzie inspirująca dla Ciebie w tej chwili. Ona mi powiedziała, okej, i powiedz jeszcze, czy te rzeczy, które robiłaś wtedy, jako dzieciak, czy one wynikały z tego, że zaczynałaś to robić, bo na przykład rodzice się kłócili, albo byłaś zestresowana, albo wracałaś ze szkoły po tym, jak na przykład koledzy czy koleżanki cię, nie wiem, no nie lubili, albo poniżali, czy dochodziło do jakiegoś szkolnego bullyingu. I ja powiedziałam jej, no nie, to było coś, co w zasadzie lubiłam robić, bo tak o, to nie był jakiś syndrom uczestniczkowy. I ona mówi, okej, okay, to jest świetny trop. Bo wielu ludzi, jak później zaznaczyła, z czym też się zgadzam i co też obserwuję, i może też to widzicie, wielu ludzi, którzy robili piękne rzeczy, spędzali bardzo produktywny czas jako dzieciaki, robiąc jakieś wspaniałe rzeczy, może rysując czy malując, może układając muzykę, śpiewając, tańcząc czy cokolwiek innego, później rzeczywiście stają się takimi artystami, którzy robią fenomenalne rzeczy i są bardzo biedni. I myślę, że każdy z nas zna przykład takiej osoby sławnej, ale bardzo nieszczęśliwej, z wielkim talentem, ale upadłej gwiazdy. Amy Winehouse, Marilyn Monroe, Kurt Cobain, Jim Morrison, Janis Joplin. Przykładów można by mnożyć i mnożyć. I to są osoby, które miały wielkie talenty, które miały charyzmę, które miały to coś, ale które też robiły to często, bo to był rodzaj mechanizmu obronnego. Czegoś to miało odciągnąć od traumy. Czegoś to miało odciągnąć od tych nieprzyjemnych rzeczy, które się działy.
I to mogło być czymś wspaniałym, o ile mogliby zintegrować tę traumę w sobie i faktycznie rozwinąć ten talent dalej, już ponad to, od czego uciekali. I w moim przypadku powiedziałam jej, ja nie uciekałam od niczego. To naprawdę, po prostu to lubiłam, ale nadal nie widzę związku, mówię do niej. I ona potem mówi do mnie tak. I to było bardzo istotne. Ty, Sabina, abyś co? Abyś tak sięgnij pamięcią, tak przewertuj sobie. Gdzie ludzie ci mówią na przykład, ja bym tak nie potrafiła. Jak ty to zrobiłaś? Jak ty to robisz? To jest niemożliwe. Ja bym nie umiała. I przyznaję szczerze, że wróciłam do niej z odpowiedzią naprawdę wiele tygodni później i to była odpowiedź, którą przepłakałam. Bo oto ja, aspirująca terapeutka od uzależnień, przyszłam do mojej coach i mówię do niej, wiesz co, w ten sposób to moje przyjaciółki mówią do mnie, kiedy rozmawiamy o seksie i ja im coś radzę. Wierzcie mi, że moment, w którym to powiedziałam, był dla mnie bardzo trudny, bo ja, dziewucha z małej wioski, wychowana raczej tak jak większość kobiet, tak jak większość w ogóle ludzi, w atmosferze wstydu i takiego woalu niedopowiedzenia i tabu wokół seksu, mówię do mojej coach, że przeważnie, gdy rozmawiam o seksie z moimi znajomymi, z moimi przyjaciółmi, to oni się mnie pytają, jak to zrobiłam, albo jak zrobić takie coś, albo ja tak nie potrafiła, albo to jest niesamowite. I ona tak kiwa głową i mówi, no, to już wiesz, co musisz robić. I to było największe wyzwanie mojego życia. Okazuje się, że te elementy, które sprawiały, że byłam taka uszczęśliwiona i zatracałam się czasowo w tych rzeczach, które bardzo lubiłam robić jako dzieciak, w pisaniu pamiętników, w gadaniu do lustra, w słuchaniu muzyki. W tej energii było to coś. I gdy nagrywam to wideo i patrzę prosto w oko kamery, chwilami zerkam gdzieś tam na moje odbicie i czuję się tak jak wtedy, gdy byłam dziewczynką, która udawała, że przemawia do tłumów i jest wiwat i w ogóle. Trochę spełnia się moje próżne marzenie małej dziewczynki. Dodam jeszcze, że co jest bardzo ciekawe, prawie 3/4 klientów, z którymi pracuję, piszą do mnie o konsultacje, zaczynamy swoją współpracę, bo napisałam coś takiego gdzieś na moich mediach. I przeczytali to. I gdy zdałam sobie sprawę, i co mnie bardzo wzrusza, że to dziecko, w którym byłam, tak bardzo lubiące pisać, ono w tym momencie, gdy ja piszę o miłości, intymności, ciele, tym, czego najbardziej się bałam, to dziecko realizuje się w tej energii, którą ja teraz jako osoba dorosła, jako swoja własna alter ego, mogę przekanalizować, mogę przekierować w stronę tego czegoś, co służy tym ludziom, z którymi mam wielki przywilej i zaszczyt pracować, którzy mnie wybierają do tego, żebym im pomogła na jakimś etapie. I w tobie też jest takie dziecko, które robiło coś, co było dla niego czy dla niej takie niesamowite, takie jej, takie tylko jej czy jego. Ja znalazłam ten talent przy pomocy mojej mentorki, która mi pomogła na tamtym etapie, która rzeczywiście kopnęła mnie w tyłek i powiedziała, nie, ty nie chcesz pracować z ludźmi z bezsennością albo narkotykami, to nie jest twoja bajka. Spójrz na siebie, spójrz na swoją fizyczność, spójrz na tę charyzmę cielesną, jaką masz, spójrz na łagodność, jaką masz w swoim ciele. I nawet teraz, gdy o tym mówię, chwilami czuję zacisk gardła, bo czasami nadal nie dowierzam, że jestem tu, gdzie jestem. Ale to tylko dodaje mi dowodu na to, że przy odpowiednim radzeniu, prowadzeniu, przy odpowiednim zestawie rad mogłam się rozwinąć na tyle, że dzisiaj mogę tym samym służyć dalej. I chcę, żebyś wiedziała, chcę, żebyś wiedział, że w tobie również jest taki talent, że masz go naprawdę pod swoim nosem i po prostu go nie widzisz. Bo myślisz pewnie, że to, co tak ciężko wypracowałaś bądź wypracowałeś, coś, w co włożyłeś tyle lat edukacji, pieniędzy, swoich zasobów, energii, czasu i innych elementów siebie całej, siebie całego, że to jest to coś, co powinieneś robić i to powinno być tym
takim, tą kwintesencją Twojego życia. A często tak nie jest. I te właśnie drogi w ten sposób obrane prowadzą do wypalenia, do czegoś takiego, co później, gdy mamy 40, 50, 60 lat, sprawia, że siedzimy, patrzymy się tempo w okno i myślimy, gdzie jest moje życie. Robię rzeczy, które sprawiają, że moje serce jest martwe. Zawsze chciałam robić to, a jestem tym. Zawsze marzyłam o tym, żeby robić to, a robię to. Jeżeli to, co teraz mówię, ma dla Ciebie sens, jeżeli w moich słowach jest też coś, co dla siebie wynosisz, możesz być jedną, jedyną osobą, która faktycznie coś z tego wyniesie, to dla mnie to już jest wielki sukces i jestem ogromnie wdzięczna, że to przynosi Ci wartość. Chciałabym jednak, żebyś Ty, która to oglądasz, Ty, który to oglądasz, żebyście wiedzieli, że w Was też są takie dzieci, które mogą się bawić w karierze, którą sobie stworzycie, dzięki tej Waszej dojrzałej wersji, Waszej alter ego, która im pomoże przekierować tę energię i korzystać z niej. Ja mam to szczęście, że przyjęłam to wyzwanie, to wielkie wyzwanie. I zaczęłam mówić o ciele, o kobiecości, o seksie, o orgazmach, o rozkoszy, o joni, o lingamach, o tych wszystkich elementach, o których się nie mówi. Choć bardzo się bałam i do dziś zawsze się boję, kiedy wciskam enter, publikując jakiegoś posta, bądź robiąc co odważniejsze, bardziej wymagające ode mnie wideo. Ale każdy z nas ma taki talent. Każdy z nas ma takie coś. Ten był mój i dzisiaj się śmieję, że robię karierę przez łóżko. I czy jest super ekstra? Nie, nie zawsze. Mam też grono wiernych hejterów albo po prostu takich ludzi, którzy zwyczajnie proponują mi jakieś zabawy za pieniądze bądź nie. Lub współczują mojemu mężowi na przykład, że gadam jakieś głupoty, albo gdy mówię o punkcie G, to moim ulubionym hejt komentarzem jest shopping. Tam jest punkt G. No, oglądałam się tego serio po prostu masowo na moim TikToku, także... Ale gdyby nie to, że widzę takie komentarze, to szczerze mówiąc wiedziałabym, że nie robię za dużej roboty, bo jeżeli miałabym wszystkim pasować, to nikomu nie pomogę. Chciałabym, żebyście naprawdę wynieśli coś z tego dla siebie. Jeżeli czujecie, że to z Wami rezonuje, świetnie. Cieszę się więcej niż bardzo. Ale dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Czy to, co słyszeliście, ma dla Was sens? Lub nie? Lub czujecie, że mogłabym coś dopowiedzieć? Lub macie swoje pytania bądź sugestie? Dajcie znać. Jestem bardzo otwarta na to, co myślicie. A ja życzę Wam jak zwykle przyjemnego, dobrego, soczystego czasu. Soczystego przede wszystkim. Radości i wspomnienia, kochani. Do usłyszenia, do zobaczenia.